Witajcie na pustyni rzeczywistości. Dobrze, że my nie mamy żadnych skorpionów, bo byłoby ich tu pełno. Armagedon. Uwaga, kręcę. Więc co, dotarliśmy? Uwaga, kręcę. Jak ja znajdę dobry nostek w dobrej cenie poza sezonem, to nie ma lepszej opcji. Za 330 zł mamy cały pensjonat dla siebie, ponieważ obsługa zapomniała, że mamy przyjechać i myśleli, że nikogo nie będzie. Więc mamy x pokoi dla siebie. Minusem sytuacji jest to, że skoro nas się nikt nie spodziewał, a mamy temperaturę minusową, to mamy wypad w naszym klimacie. W pokojach jest zimno, bo kaloryfery jeszcze nie działają, ale mamy obiecane, że będą działały. Woda się już grzeje, żeby się wykąpać? Tak. Podobno, na razie jest zimna. Więc na początku myślałem, że będzie słabo, że nie mamy, nie jest to nosek pod plandeką zimą, ani nawet pod połatkami, czy nawet pod sobą namiotem, tylko jest normalnie pokoje z dachem, ale temperatura jest jak w lesie. Ku pochwale osób przygotowanych, to oprócz reklamówek z Biedronki, nie jestem takim paranoikiem, jak się mogło wydawać. Tutaj sobie zagwarantujemy, że będzie cieplej, też będzie twój, że będzie cięższy niż twój, ale pomyślałem o tobie. Dziękuję. Ja jako osoba przygotowana mam gruby zimowy śpiwór. Więc pokój wygląda jak na zdjęciach. Na zdjęciach nie było widać tylko temperatury. Tyle miałem do powiedzenia. Dziękujemy. Cięcie. Tutaj jest za zimno. Zabieramy się, to byś musiała wziąć do baru rzeczy, które sobie żeśmy zorganizowali. I zmieniamy miejscowe do baru. Tam jest, jak to się nazywa, kominek. O, jak ładnie. No. I jest ciepło. Jest ciepło. To się do tego tutaj przesuniemy. Właśnie, już ciepło. Jedyne źródło ciepła w promieniu x kilometrów. To jest lepiej niż nad morskim okiem. Ja powiem, że jako człowiek z paranoją jestem przygotowany na różne niecodzienne zjawiska. W związku z tym nie to, że nie spodziewałem się, że przyjedziemy do martwego hotelu i sami będziemy sobie zaspokajali swoje potrzeby. Tak tutaj zadbałem przykładowo o torbę z gadżetami i tutaj mamy przykładowo klimatyczne radyjko. Magicznie podgłoś się. A? I w ten sposób załączyliśmy klimat. Znalazłeś kogoś żywego? Nie. Jak na Mary Celest. Widać było, że tutaj kurczę jeszcze ten. Niedawno ktoś musiał być. Jedzenie jest jeszcze ciepłe. Tylko nie ma szalup ratunkowych. No jak na kotelik w górach, to faktycznie może i nie dziwne, że nie ma szalup. Ale na Mary Celest było identycznie. Żadnych łódek. Drzwi do lasu? No. Już wiem, gdzie jest światło. No, może taki klimat. Ulala. No. Czad, nie? Super. No tu była o, kuchnia. I 0 stopni. No to no jest 0 stopni, bo nie jest zapalony w piecu. No, ale klimacik jest. Ale jest, nie? Tak. Jest węgiel. Kurczę, to jest skansen. No. No bo to odrestaurowane, nie? Czegoś prawdziwego. Więc ty myślałaś, że ja teraz będę podłączał sprzęty do powerbanka, żeby się naładowały? Tak myślałam. A ja znowu pokażę, że posiadanie takiej paranoi ma swoje plusy. I przykładowo zobacz, czego nam tutaj brakuje. Mamy ognisko i w ogóle. Świeczek. Tak, świeczek. Ja przez przypadek... Ale nie umówiliśmy się, że... Od 600 km miałem przy sobie w kieszeni dwa kandelki, żeby było można na takie sytuacje, jak martwy hotel, się przygotować.
Więc tu zaraz... Hotel ożywa w weekendy. A my jesteśmy w... Co dzisiaj jest? Wtorek. Środa. No. Szansa zostania martwego hotelu, jak się miesiąc wcześniej rezerwację zrobiła, była naprawdę duża. Więc to było, o, czysta logika z mojej strony, że wziąłem ze sobą i śpiwory, i kandelka. Tak. Już przygotowani przetrwają. Nie powiemy, gdzie jesteśmy. Żeby nie powiemy, gdzie jesteśmy, bo miejsce generalnie jest bardzo fajne. Bardzo. Będziemy gadali dużo śmiesznych, bardzo krzywdzących pewnie rzeczy, ale czegoś się nie robi w imię pomysłu na materiał, filmik. Więc nie skrzywdzimy miejsca danymi jego geograficznymi. Wreszcie to można powiedzieć, nie? Jura Krachowsko-Częstochowska, ale nic bliżej. Nie. Bo miejsce jest, jak widzicie, naprawdę klimatyczne, fajne, tylko po prostu nikogo miało tutaj nie być. Jaki sufit robiłeś? Nie. Jaki czad. Sufit jak sufit, byle nie padało na głowę. A weź za bar, idź i bądź panią ten, barową. A co znalazłasz? Bezdomnego psa. Ojej, piesek. Cześć, pies. No więc tutaj jest serber, on strzeże wejścia do tego małego, pustego piekiełka. Czyli to, tamtędy nie wyjdziemy, tam nas nie wypuszczą. Tutaj pani nam powiedziała, że mamy prawo się samą obsługiwać, więc to też czynimy. Pokaż, co znalazłaś w barku, czego nie dostaniemy w... Normalnie w Biedrze. Normalnie w Biedrze. Mamy piwo regionalne. No. Klasyczne. Poczekaj, ostrość, okej. Okay. Klasyczne. Częstochowskie. Na zlecenie piwo z żuka. Ojej, to może być kurczę kwaśnym smaku, z tego jak pamiętam, jak smakuje żuk. Także... Wpisujemy się, że wpisujemy. Zabraliśmy jedno takie częstochowskie, klasyczne. Dzień dobry, jestem tu gościem. Pani tu pracuje i też jest gościem. Ja bym chciał poprosić... Jedno ale, piwko? Ale dorabia. Okej, okay. Dziękuję. 50 zł. To drogo. Ja za godzinę biorę kurczę 40, a Dura daje dużo więcej od siebie. O, kalkulator, można liczyć. 50 zł. Co, na zeszyt pana wpisać? O, no, na zeszyt. Narobisz sobie długów. Opla. Po co to? Idziemy do... na leweczko? Oni tu jedzą ślimaki. Jakie ładne warunki, jutro nam się szykują na... Genialne. Na trekking ostry. No, przez góry Sokole. Stóp tupy to jednak nie był głupi pomysł. Ale zaoszczędziliśmy, nie kupując ich. Mamy to w kieszeni za to. Oh yeah. Ty robisz filmy, ja robię zdjęcia, a później się tak, to ja zrobię też zgra. Film, pokażę, co będziemy sobie chodzili na pamiątkę, żebyśmy wiedzieli, jak przebiegała trasa. Więc to jest, bym powiedział DCD, domowe centrum dowodzenia, ale to jest... bar. OPH, opuszczony hotel. CD, co ten centrum dowodzenia, tak, i jedyna dwójka w nim gości. No, to weź tutaj ten. Ale jak ty zarezerwujesz hotel, to mamy wszystko dla siebie. A sam znalazłem, no. No, ale miejsce jest naprawdę bardzo urokliwe. No. Teraz będzie na mapę, tak, bo tutaj sobie w ramach pamiątki pokażemy, zostawimy, gdzie będziemy, jak wygląda plan na jutro. Jak spadnie ileś metrów śniegu, to będziecie wiedzieć, gdzie szukać naszych zwłok. No, z takich sopelków bardziej zwłoki to takie negatywne określenie. No. Więc tak, my jesteśmy, i to tyle z anonimowości lokalu, my jesteśmy... Biskupice. Poczekaj, gdzie my tu jesteśmy? Nie, Olsztyn nie jest tu. Biskupice. My jesteśmy tutaj w tych Biskupicach, w tym różowym koniku. Czekaj. O, masz? Jest. Tak, tak, różowy konik. Mam ostrość na konie. Tak, bo tutaj są jeszcze konie w stajni. Zamarznięte. Ich też się nikt nie spodziewał. Zapomniany. Tylko widzieliśmy kozy. Zapomnieli. Więc tutaj się od różowego konika udamy w kierunku szlaku zielonego i nim dojdziemy do szlaku czerwonego, głównego. Ten szlak przeprowadzi nas przez góry... Sowie. Sowie to masz w tym, w koło Wrocławia, tam gdzie jest zamek książ. A to Sokole. Sokole, góry Sokole. Baby. A może byśmy na ten, skorzystali z nazwy Masyw, czy to nie brzmi bardziej masywnie? Masyw górski. Przejdziemy przez ten masyw górski i tutaj dalej szlakiem głównym czerwonym dojdziemy do zamku w Olsztynie i samego miasteczka Olsztyn. Tam też skonsumujemy średniowieczną pizzę. To musi być średniowieczna, bo jest pod zamkiem średniowiecznym. To jest samo przez siebie, się rozumie.
I następnie będziemy patrzyli na góry, one się nazywają Towarne. Ja tam chciałem jutro pójść, ale w tej chwili tak wali śniegiem, że już wiem, że będzie sukces przy realizacji planu podstawowego. Tu zbierzesz pod uwagę też to, że ja mogę tam nie dojść. Wszyscy wyszli, nie wszyscy wracają. Tak czasami biorę pod uwagę, że po prostu może nas wrócić mniejsza ilość. No i więc w rezultacie z tego wzgórza na Olsztynie popatrzymy w kierunku tych gór Towarnych, ale ja zaliczymy sobie dnia trzeciego i następnie udamy się szlakiem żółtym i przejdziemy przez te góry Sokole u ich podnóża z powrotem w kierunku Biskupic i naszego opuszczonego hotelu. Koniec. Koniec, kropka. Brawo. I klaps. Jesteśmy dalej w naszym opuszczonym, pustym hotelu. Mając pełne prawo do dysponowania i rozgoszczenia się w warunkach, jakie zostaliśmy. Mamy tutaj właśnie taki kominek fajny i pan nam powiedział, że jeżeli sami byśmy sobie dokładali, to on by nas już nie męczył i tutaj nie przychodził dokładać, więc dorzucił, obsługa nam zrzuciła pewne obowiązki od siebie, że możemy w romantycznej formie sami sobie to robić, więc Monika nam tutaj na wieczór dokłada drewna. A dlaczego to robi? Ponieważ jeżeli ona tutaj dołoży drewno, to my w pokoju piętro wyżej będziemy mieli ciepło. Jest motywacja. Tak, żeby przed położeniem się spać, trzeba właśnie sobie przypilnować, żeby tego tam trochę dołożyć. Rany ludzie, ja to znalazłem na booking.com jako normalny nocleg. Że zapraszamy, tylko tam dwa ostatnie wolne pokoje, to też jest zabawne, dwa ostatnie wolne pokoje. Mamy wszystkie, jesteśmy tutaj sami, nikogo więcej nie ma, więc nie dwa żadne ostatnie wolne pokoje. Jak coś im się algorytmy, czy popieprzyły to przekleństwo? No, więc sobie tutaj dalej rządzimy sami, w restauracji teraz obecnie jesteśmy. I co zabawne, właśnie nie zostaliśmy w pokoju, tylko tutaj sobie romantycznie siedzimy w restauracji. Własny alkohol, własne przekąski. Bo w pokoju jest za zimno, inna sprawa, no. Więc jak się tutaj nachajcuje, to tam przy odrobinie szczęścia jakoś to powinno wyglądać. No zobacz, kurczę, dwie osoby i obsługujemy cały hotel. Może sami otworzymy hotel. Lepiej od dołu? No. Idziemy nakarmić Cerbera, który waruje nam przed drzwiami z powodu lepszych rzeczy, które się dzieją tutaj właśnie w klubie, w restauracji, w której sobie rządzimy. Więc idziemy kręcić... Tak? Mhm. Idziemy kręcić Cerbera. Mam tutaj kiełbaski śląskie z Biedry, z Częstochowy. Zbliżenie na kiełbaski. O, świat kiełbaski. Mhm. Niam, niam. Kupione w Galerii Jurajskiej, która była punktem, jednym z punktów zwiedzania. Które drzwi do lasu prowadzą do Cerbera? Te? Te. Trzeba odkluczyć, bo się skondensowaliśmy troszkę. Hej, Cerber. Umiemy rezerwować hotele, musisz przyznać. Tak. Ty Ibiza z kabiną prysznicową przyłączoną do łóżka. A zobacz, ja ci umiałem zorganizować za 300 na pół tygodnia, nazwijmy to tak czasookres. No, nie będziemy się bawić, że to 3 dni, a to nie jest pół tygodnia. Tylko na pół tygodnia zorganizowałem ci cały hotel za 300 i możesz się błąkać gdzie chcesz. Doborowe towarzystwo. Sama mogę sobie ugotować, otworzyć piwo, nalać. Dokładnie, nauczyć się wreszcie tych rzeczy. Mm-hmm. Kiedyś trzeba. Tak. No. Może to jest ten moment. O. No. 18 grudnia, godzina trochę po 8. Tu jest nasz opuszczony hotel. Tutaj ładnie w ciągu dnia teraz widać, że jednak w czasie sezonu prawdopodobnie to nawet działa. A my ruszamy na zdobycie masywu gór Sokolich. Teraz będziemy jakieś 15 km od tego miejsca tutaj. Testujemy nową, nietaktyczną kurtkę cywilną. Nie będę wyglądał jak osoba, która się nie zorientowała, że się wojna skończyła i wyszła w jakichś esesmańskich ciuchach. Buty zdradzają cię. Buty są najfajniejsze, ponieważ pogoda jest taka, że napadało nam śniegu dosyć dużo, więc eleganckie trekkingowe za parę stówek zostawiłem w pokoju. Będę testował desanty wojskowe WZ-919, jak będą dawały w trakcie marszu w takim kopnym śniegu. Ładnie, śnieżnie. Ten śnieg jest prawdziwy, to nie jest styropian. Nie jest to też efekt komputerowy, ponieważ nie umiałbym tak zrobić, że jest efekt komputerowy, a ja dodaję interakcję, że jak ktoś tego dotknie, to coś się z tym dzieje. Nie jestem taki dobry.
storuj drogę. Dobrze, jestem szersza, to mi lepiej. Ja mam nową kurtkę, ja nie chciałbym, żeby na nią śnieg padał. Ale teoretycznie za tą ścianą powinniśmy wyjść już na tą wyżynę golusieńką od drzew wolną i tam się powinien pojawić właśnie zarys ruin zamku. Na wysokości 10 tysięcy metrów, jak widać, panują takie warunki, że organizm zaczyna powoli umierać. Powietrze jest rozrzedzone, mamy problemy z koncentracją, nie wiemy co robimy, gdzie idziemy. Schodzę z tej strefy śmierci. Wszystko jest przykryte śniegiem, więc mnie słabo widać, że to są góry. Nie, to trochę widać. No, tutaj jest kamień. To praktycznie góra i skała w jednym. Zostało nam jeszcze 5 km do zamku w Olsztynie. Idziemy. Widzisz, kochanie? Tak wygląda Jura. Idziemy. Idziemy wejść na górę. Ale ja się zmotywuję, bo po drugiej stronie góry jest jedzenie. Co ty na to? Ty mówiłaś, że nasi teraz na K2 wchodzą. Tak. Robią zimowe podejście. Tak jest. I powiedz, jak się z tym czujesz, że nie spodziewałaś się, że w tej chwili będziesz robiła to samo, co oni? Nie obrażajmy ich. Ja ci tu przetarłem szlak, żebyś mogła iść po moich śladach. Ciągnie, nie? O tym zamku zasadniczo, jak już kurczę na niego patrzymy, ale szczerze mówiąc zamek na chwilę obecną nie spełnia swojej funkcji, do jakiej został wybudowany. Ma też historię, bo to jest historyczny zamek. Chcesz fotę czy film? Się robi, nie? Ach, robi się. Ostatecznie to jest taki sam. Przyjemnie się zbliżać. Idę. No to jest sztuka, nie? Wideo filmować i jednocześnie się nie zwalić w dół. Zawsze 3 punkty podparcia. Załóż tlen.
Nie musisz nikomu niczego udowadniać. Witajcie na pustyni rzeczywistości. Księżycowe widoki. Jest nagroda, dotarliśmy do jedzenia. Trochę tak. Scena jak z Hitchcocka. Jakaś babeczka siedzi tyłem do ogniska, do kominka. Podchodzisz, teoretycznie kurczę patrzysz w twarz, a ta powinna być zasuszona staruszka. Oglądałaś? Psychozę Hitchcocka? Ten gość miał sfasowany był na swoją mamę i on tam pielęgnował, bo za dużo lat. Za dużo czasu. No, zmumifikował. Więc takie rzeczy dzieją się w hotelowej restauracji. Uła, po czasie, jak dalej nie ma, kurczę, osób, które animują i my jesteśmy sobie sami. Światło w barku wyłączyliśmy, żeby się prąd nie marnował. Skoro właścicielka była taka miła i dała nam do dyspozycji wszystko, a my tego postanowiliśmy nie spalić. Ale tak, zapisujemy na karteczce elegancko wszystko, co bierzemy, nie? Tak, na chwilę obecną zapisaliśmy na karteczce rzeczy, które bierzemy, jest to jedna pozycja. Tak, tu oszczędnie, ale za to nie żałujemy sobie, kurczę, drewna. Bo pan Zbyszek powiedział, że nie mamy. Dokładnie, pan Zbyszek powiedział, drewna jest pip, drewno możecie brać. No to bierzemy drewno. Muzykę puściliśmy sobie z Stalkera, bo kurde, szczerze mówiąc, takie klimaty to najbliżej przypominają Czarnobyl. Ponieważ mamy obiekt totalnie, kurczę, opuszczony jakby chwilę temu, ewakuowany. To jest taki Czarnobyl po 5 minutach. I nie Czarnobyl, a Prypeć tak naprawdę. Więc jest to ten miasto Prypeć po kilku minutach od opuszczenia. I wpuścili takich nas, żebyśmy sobie mogli na tym obszarze być czasopożeraczami. A, nie było tak. Zdobyłam. Monika zdobyła ręczniki. Ręczników nie było. Ja miałem swój, więc ja mówię, dla mnie to nie jest problem. Ja tych ręczników nie potrzebuję. Ja ręcznik mam zapakowany ze sobą. A ja byłam zmotywowana, żeby je zdobyć. Napisałaś SMS-a. Hello. Napisałam. Napisałaś SMS-a i pani przyszła grzecznie z ręcznikami. Czyli to jest taki Prypeć, który posiada osobę, która przynosi ręczniki. No i to jest ta różnica pomiędzy właśnie pomieszczeniami. To też się wygląda jak płuca. Mhm. A i tu jeszcze się oblodziło. Ci powiem, że może faktycznie być ślisko. Tak doświadczonych osób jak my. Wiesz co, to chyba nie są warunki, żebyśmy chcieli robić to akurat, co tutaj nas patrzy. Chodź, zobacz. Byśmy musieli się przeczołgać. Mhm. No, ale nie tam za zakrętem, już jest coś większego. No, tylko że tak może być kilkadziesiąt metrów, nie? Czołgasz się? Idę na czwark. A, z godnością. No Niemcy swoje bunkry lepiej mają wymyślone. O, jest jakieś żyjątko. Ma skrzydła. Nie jest to więc słoń. Ale tutaj to będzie chyba definitywnie koniec na moje. I co? Ubrudzona? Troszkę. I tak sobie, no i tak mamy sobie tutaj jaskinię. Tak się tu urządziliśmy. Tak.
Taka mała IKEA. Na powrót będziemy szli. O, jaki pająk. Zobacz, jakie pająki u góry. Jaki wypas. Mordę, teraz się zrobiło niekomfortowo. Kurde, zobacz jaki czas. I one muchy łapią, znaczy te wszystkie, co tutaj latają. Komarów pełno. A ja tu już chciałem powiedzieć, że kurczę, miejsce chyba na nocleg, nie? Jakie piękne. Pajączki. Znaczy, kurde, ale bydlaki. No bydlaki, zobacz, jak mam tyle żarcia. No. Ciepełko. Puch, on się rusza, chodź, bo nas wyczują i kurczę. No i właśnie coś zrobią, zjedzą. Końcu. Idziesz pierwsza? Ostrożnie, bo tam pamiętaj, że jest. Skorpionów, bo byłoby ich tu pełno. Może bym przyjedzie po dookoła ten, zdjęcie jakiegoś takiego z krewetki, która po jaskiniach mieszka. A, taki jest. Może bym przyjedzie po dookoła ten, zdjęcie jakiegoś takiego krewetki dziwnej, która po jaskiniach mieszka. Ale jest kaustrofowa, jakby kurde przeskała mi się na to. Wróciłaś się na kolanie. Ustrofowia, jak krótka skała wisi nad tobą, nie? No, więc faktycznie można ominąć takie wejście, jakieś wyłączy, bo... Kręcia.